dziejach narodów są wydarzenia, których nie przyćmi czas. Ich przebieg i znaczenie dziejowe, zawsze żywe w pamięci, stanowią źródło siły moralnej i poczucia tożsamości narodowej wielu kolejnych pokoleń. Bitwa Warszawska 1920. Bitwa Warszawska terminem tym określa się serię ciężkich walk stoczonych z Armią Czerwoną od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. Stanowiły one kulminacyjny moment wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Uważana za jedną z najważniejszych bitew w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Brytyjski dyplomata Lord Edgar Vincent de Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, w swojej książce 18 decydująca bitwa w dziejach świata stwierdził: Polacy uratowali wówczas cywilizację zachodnią przed fanatyczną tyranią Sowietów. Niestety, fakt ten nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich. Bolszewicy z Włodzimierzem Leninem na czele po opanowaniu władzy w Rosji dążyli do eksportu rewolucji do Europy. Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym. Głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier. Włodzimierz Ilicz Lenin 1920 nawoływał: Gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego i republiki kapitału, ale centrum całego współczesnego systemu imperialistycznego. Okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii. Tym samym stworzyliśmy w Niemczech i Anglii zupełnie nowy odcinek rewolucji proletariackiej, walczącej z ogólnoświatowym imperializmem. Włodzimierz Ilicz Lenin 1920. W marcu 1919 roku w Moskwie powstała Międzynarodówka Komunistyczna. Jako organ nadzorujący partie komunistyczne z 32 krajów świata, będące narzędziem polityki bolszewickiej Rosji. Latem 1919 roku przewodniczący Kominternu Georgii Zinowiew mówił: Można z całym zaufaniem powiedzieć, już za rok cała Europa będzie komunistyczna, a walka o komunizm przeniesie się do Ameryki, a może też do Azji i innych stron świata. Główna ofensywa Armii Czerwonej ruszyła na Białorusi 4 lipca 1920 roku. Dowódca frontu zachodniego Michał Tuchaczewski wydał swoim żołnierzom rozkaz, w którym znalazły się słowa: Żołnierze rewolucji robotniczej, zwróćcie swe spojrzenie na zachód. Na zachodzie decydują się losy rewolucji światowej. Poprzez trupa białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Wojsko polskie nie było w stanie powstrzymać przeważających sił nieprzyjaciela i zostało zmuszone do odwrotu. Oddziały polskie cofały się wciąż na zachód, ale nie dały się okrążyć i rozbić, zachowując swoją wartość bojową. W obliczu śmiertelnego zagrożenia nastąpiła ogromna mobilizacja społeczeństwa, w której dużą rolę odegrał też Kościół katolicki. Na apel o wstępowanie do wojska zgłosiło się ponad 100 tysięcy ochotników, w tym 30 tysięcy mieszkańców Warszawy. Jednocześnie rząd polski poszukiwał pomocy za granicą. Premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George
zamiast pomocy oferował jedynie pośrednictwo w rozmowach pokojowych z bolszewikami, którzy domagali się w praktyce oddania władzy w ręce polskich komunistów. Lepiej zachowała się Francja, oferując dostawy dużej ilości broni i amunicji. Powagę sytuacji rozumiał papież Benedykt XV, który w liście z 5 sierpnia napisał: obecnie jest w niebezpieczeństwie nie tylko istnienie narodowe Polski, lecz całej Europie grożą okropności nowej wojny. Moskwa w ramach wielkiej akcji propagandowej pod hasłem „Ręce precz od Rosji Sowieckiej” zmobilizowała partie komunistyczne i lewicowe związki zawodowe w całej Europie do działań przeciwko Polsce. Kolejarze w Niemczech i Czechosłowacji blokowali wspomniane dostawy sprzętu wojskowego do Polski. Rządy obu tych państw po cichu sprzyjały bolszewikom. Jedyna bezpieczna droga dla tych transportów prowadziła przez Rumunię. Armia Czerwona ze względów politycznych nacierała w dwóch rozbieżnych kierunkach, co stało się jedną z przyczyn późniejszej klęski bolszewików. Front zachodni parł w kierunku zachodnim na Warszawę z zamiarem przebicia się do Niemiec. Natomiast front południowo-zachodni skręcał w kierunku południowo-zachodnim, aby przekroczyć Karpaty w celu wywołania rewolucji na Węgrzech i w Czechosłowacji. Między oddziałami atakującymi Warszawę i nacierającymi przez Lwów w kierunku Karpat powstała duża luka, w której znajdowały się tylko słabe jednostki bolszewickie. I właśnie to polskie dowództwo postanowiło wykorzystać i uderzyć od południa na tyły bolszewików atakujących Warszawę. Wszystkie przesłanki strategiczne wskazywały, że nacierający na Warszawę front zachodni Michaiła Tuchaczewskiego zajmie polską stolicę najdalej w połowie sierpnia 1920 roku. Do Warszawy zbliżała się 100-tysięczna nawała bolszewicka, uzbrojona w 600 dział i blisko 2,5 tysiąca karabinów maszynowych. Wojsko polskie liczyło w Bitwie Warszawskiej około 123 tysiące żołnierzy uzbrojonych 1780 karabinów maszynowych ze wsparciem artyleryjskim 500 dział, kilkudziesięciu czołgów, wozów pancernych i dwóch eskadr lotnictwa. Sukces Bitwy Warszawskiej był dziełem przede wszystkim najzdolniejszych polskich dowódców. Byli to generał Tadeusz Rozwadowski i generał Józef Haller. W powszechnej świadomości to Józef Piłsudski niemal jednoosobowo wygrał najważniejszą bitwę w obronie polskiej niepodległości i Europy przed komunistycznym niebezpieczeństwem. Jest to opinia bardzo krzywdząca innych bohaterów tych zmagań. Marszałek Piłsudski nie dowodził bowiem obroną miasta. W roli bezpośredniego obrońcy Warszawy wystąpił wybitny polski dowódca tego czasu, generał Józef Haller. Latem 1920 roku, wobec wielkiej kontrofensywy bolszewickiej i przełamania frontu pod Kojowem, nastąpił gwałtowny odwrót Polaków. Polskie oddziały były zdemoralizowane odniesioną klęską i nie były w stanie powstrzymać rozpędzonego wroga. Zadania sforsowania takiego oddziału podjął się właśnie generał Haller, wchodzący już wówczas w skład nadzwyczajnego organu powołanego przez Sejm Rady Obrony Państwa. Błękitny generał został dowódcą Armii Ochotniczej, która miała zostać skierowana na przedpola Warszawy. Rada Obrony Państwa wzywała wszystkich zdolnych do walki Polaków do walki w obronie ojczyzny. Haller w swym rozkazie numer 1 wzywał:
najgoręcej miłujących ojczyznę do walki w obronie zagrożonej wolności. Porównywał ich do powstańców z 1863 roku i obrońców Lwowa z jesieni 1918 roku. Kończył swój rozkaz charakterystycznym: tak się pozdrawiać będziemy. Bóg z wami! Formowanie armii, rozpoczęte w początkach lipca 1920 roku, w ciągu miesiąca zaowocowało zaciągiem 105 tysięcy świeżych i zdeterminowanych żołnierzy. W szeregi nowej armii generała Hallera wstępowali masowo studenci, uczniowie, robotnicy, chłopi, urzędnicy, ziemianie. Kto żyw zgłaszał się do wojska. Zaciąg wspierały wszystkie polskie partie polityczne, od endecji do socjalistów. Hallerowi należy zawdzięczać kierowanie tym wielkim, niepowtarzalnym wysiłkiem mobilizacyjnym i nadanie mu moralnej siły, która zadecydowała o determinacji, jaką jednostki ochotnicze zademonstrowały w walkach 14-15 sierpnia na przedpolach stolicy. Symbolem tego wysiłku stał się ksiądz Ignacy Skorupka, harcerz i kapelan Armii Ochotniczej. W różnym jednak stopniu religijny charakter walki nadawał sam generał Haller. Codziennie przystępował do komunii świętej w kościele Zbawiciela na mszy o godzinie 7:00, o czym wiedziano powszechnie. Generał Weygand, szef francuskiej misji wojskowej, przybyłej w drugiej połowie lipca do Warszawy, widział w Hallerze wodza płomiennego i stanowczego, autentycznie mobilizującego młodzież do walki. 10 sierpnia, w przededniu decydującego starcia z nadciągającymi bolszewikami, generał Haller objął dowództwo całego frontu północnego z zadaniem powstrzymania bolszewików pod Warszawą. Udało się to m.in. dzięki możliwości wykorzystania armii ochotniczej. Wincenty Witos uważał, że to dzięki Hallerowi żołnierze zyskali religijną wiarę w zwycięstwo, choć sam Haller nigdy się tym nie chwalił. Był bez wątpienia symbolem niestrudzonej woli obrony zagrożonej wiary i wolności ojczyzny. Jednym z tych, którym w największym stopniu zawdzięczamy sierpniowe zwycięstwo nad agresywnym i brutalnym komunizmem, był właśnie Józef Haller. Jego konflikt z Piłsudskim zaowocował późniejszymi próbami marginalizacji znaczenia błękitnego generała w okresie dwudziestolecia, w okresie powojennym, a także III RP nie oddała mu całej należnej wdzięczności. Jego szczątki dzięki środowiskowej, a nie publicznej inicjatywy harcerzy sprowadzono z Londynu, w dodatku nie do Warszawy, lecz do Krakowa. Generał Haller ma dziś wprawdzie swój plac na warszawskiej Pradze, ale nie ma w Warszawie swojego pomnika. Pomnika, na którym napis winien brzmieć podobnie jak na pomniku Piłsudskiego przy Belwederskiej: Warszawa swemu obrońcy. Generał Tadeusz Rozwadowski, jasna gwiazda odradzającego się Wojska Polskiego. Tadeusz Rozwadowski pełnił funkcję szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Oficer armii austriackiej, bohater Bitwy Gorlickiej, a później organizator i pierwszy szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, był jednym z najlepiej wykształconych i najbardziej doświadczonych dowódców. Jako strateg był najbardziej utalentowany. Zwolennicy Piłsudskiego całą zasługę za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej przypisywali marszałkowi. Przeciwnicy Józefowi Hallerowi czy właśnie Rozwadowskiemu. Za tezą o decydującej roli generała przemawia fakt, iż miał on nieporównanie większe doświadczenie w przeprowadzaniu dużych operacji militarnych niż komendant.
Zwolennicy Piłsudskiego całą zasługę za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej przypisywali marszałkowi. Przeciwnicy? Józefowi Hallerowi czy właśnie Tadeuszowi Rozwadowskiemu? Za tezą o decydującej roli generała przemawia fakt, iż miał on nieporównanie większe doświadczenie w przeprowadzaniu dużych operacji militarnych niż komendant. Wtedy też, w przeddzień bitwy, Piłsudski zrezygnował z funkcji naczelnika państwa i wodza naczelnego. Wincenty Witos, który przyjął dymisję, nie upublicznił tej decyzji i zwrócił rezygnację Piłsudskiemu po zwycięstwie. Po wojnie polsko-bolszewickiej generał Rozwadowski został głównym inspektorem jazdy i zajął się reformą kawalerii. Postulował modernizację armii i wprowadzenie jednostek pancernych. W trakcie zamachu majowego w 1926 roku Rozwadowski stanął na czele wojsk wiernych legalnym władzom. Generał szybko pożałował, że zaufał deklaracjom Piłsudskiego, który zapewniał o niewyciąganiu konsekwencji wobec żołnierzy strony rządowej. Rozwadowski został aresztowany wraz z kilkoma innymi dowódcami. Warunki, w jakich go przetrzymywano, były bardzo ciężkie, przez co podupadł na zdrowiu. Generał zmarł podczas operacji Wyrostka Robaczkowego 18 października 1928 roku. Były takie opinie, że była to operacja na rozkaz. Zwolennicy tezy o zabójstwie generała wskazują na tajemnicze zniknięcie innego dowódcy niewygodnego dla sanacji, generała Włodzimierza Ostoi Zagórskiego. Wśród spekulacji na temat śmierci generała znajduje się również taka, że truto go farbą zawierającą arszenik, którą pokryto celę Rozwadowskiego. Władze zabroniły sekcji zwłok. W nocy z 5 na 6 sierpnia w Belwederze polscy strategzy opracowali plan działań obronnych. Generał Tadeusz Rozwadowski wybrał okolice za linią rzeki Wieprz jako obszar, z którego miało ruszyć kontruderzenie polskie celowane w południową flankę i tyły przeciwnika. Manewr oskrzydlający sowiecki front zachodni został sformułowany w pamiętnym rozkazie do przegrupowania, oznaczonym numerem 8358/3 i podpisanym przez szefa sztabu generalnego generała Tadeusza Rozwadowskiego. Dwa dni później generał Rozwadowski wydał rozkaz numer 10000 modyfikujący ogólną koncepcję rozegrania bitwy. Kończył się on słynnymi słowami: nogami i męstwem piechura polskiego musimy wygrać tę bitwę. Mimo genialnej koncepcji zakładającej oskrzydlające kontruderzenie, Armia Czerwona zdawała się posuwać z niepowstrzymanym impetem. 12 sierpnia sytuacja stała się tak groźna, że marszałek Józef Piłsudski złożył na ręce premiera Wincentego Witosa list z oświadczeniem o dymisji z urzędu naczelnika państwa, po czym opuścił Warszawę i udał się do kwatery głównej w Puławach. Premier Witos dymisji nie przyjął. Dzień po wyjeździe Piłsudskiego następuje gwałtowne natarcie sowieckie. Warszawiacy są przekonani, że lada moment na ich ulice wleją się bolszewickie hordy. 13 sierpnia pod Radzyminem dwie sowieckie dywizje przełamują obronę 11 dywizji pod dowództwem pułkownika Bolesława Jaźmińskiego. Radzymin dostaje się w łapy Armii Czerwonej. Radzymin kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk, jednak polscy żołnierze za cenę wielkich strat utrzymali miasteczko. W
piękny letni wieczór 14 sierpnia 1920 roku warszawskie kościoły wypełniają się wiernymi zanoszącymi rozpaczliwe błaganie do Boga o ratunek dla zmartwychwstałej ojczyzny. I Bóg wysłuchuje, gdyż 15 sierpnia ku zdumieniu wszystkich 10. Dywizja generała Lucjana Żeligowskiego i 1. Litewsko-Białoruska Dywizja generała Jana Rządkowskiego dokonują pierwszego przełomu. Po koncentrycznym natarciu na siły wroga odbijają Radzymin. Następnego dnia armia generała Sikorskiego uderza z Modlina oraz nad Wkry i niczym grom rozbija sowieckie flanki. 5. Armia wkracza do Nasielska i przysięga sobie, że już tego miasta nie opuści. W zaciekłej walce pod Modlińską twierdzą wyróżniała się 18. Dywizja Piechoty generała Franciszka Krajewskiego. Zdaje się, że naprawdę następuje cud. 16 sierpnia nastąpił przełom. Grupa manewrowa, czyli 5 dywizji piechoty i brygada kawalerii, śmiałym atakiem przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa na Lubelszczyźnie, a następnie zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem, Białymstokiem i Kolnem. 18 sierpnia po starciach pod Stanisławowem, Łosicami, Sławatyczami siły polskie znalazły się na linii Wyszków, Drohiczyn, Siemiatycze, Janów Podlaski, Kodeń. 19 sierpnia jednostki polskie przeszły do działań pościgowych, starając się uniemożliwić odwrót głównych sił Tuchaczewskiego. Operacja warszawska, która zakończyła się odparciem bolszewików, trwała do 25 sierpnia 1920 roku. Polska ofensywa prowadzona od 16 sierpnia 1920 roku zmusiła wojska Tuchaczewskiego do panicznego odwrotu. Po 10 dniach wróg był rozbity, tracąc 25 tysięcy zabitych i 66 tysięcy wziętych do niewoli. A 12 października zawarto w Rydze rozejm kończący wojnę. Niepodległy byt państwa polskiego został ocalony. Zjednoczona Europa powinna pamiętać, że w pierwszych dniach sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie uratowało ją przed katastrofą, której rozmiarów nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Rocznica Bitwy Warszawskiej to wydarzenie, które jest okazją, aby na nowo przypomnieć wszystkim dramatyzm tamtych chwil, geniusz polskich dowódców i wielkie szczęście z wygranej. Dlaczego cały kompleks działań wojskowych nazywany Bitwą Warszawską nazywamy także Cudem nad Wisłą? Ponieważ było to wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla przetrwania narodu polskiego, jego kultury, wiary i języka. W naszej współczesnej historii mamy niewiele powodów do dumy. Szczególnym wyjątkiem jest jednak Bitwa Warszawska. Powinniśmy ten triumf eksponować na każdym kroku. Nikt bowiem nie szanuje naszej szlachetności ani odwagi, kiedy dajemy się pokonać. Szanują nas tylko wtedy, kiedy się nas boją. Bitwa Warszawska była pierwszą klęską sowieckiego imperium zła, dzięki której losy świata potoczyły się inaczej, niż chciał tego Lenin. Niedługo po swojej przegranej pod Warszawą przywódca bolszewików przyznał:
Polska wojna była najważniejszym punktem zwrotnym nie tylko w polityce Rosji Sowieckiej, ale także w polityce światowej. Wszystko tam, w Europie, było do wzięcia, lecz Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji. 15 sierpnia mamy co świętować –